Znajdujemy się w sztabie Centrum Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości. Jest z nami pan poseł Czesław Hoc. Panie Czesławie, jakie wrażenia? Jest już po godzinie 21, są znane pierwsze sondażowe wyniki. No wrażenia najpierw radosne, może nie entuzjastyczne, ale radosne, bo w skali krajowej wygraliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość. To jest dobry prognostyk, a jednocześnie ostrzeżenie dla partii rządzącej, koalicji rządzącej, że to jest żółta kartka, że nie przybywa nowych wyborców, tylko ten stary elektorat, jeśli chodzi o rząd Koalicji Obywatelskiej. Natomiast my utrzymujemy swoją pozycję, jesteśmy najsilniejszą partią, najsilniejszym ugrupowaniem. Natomiast w samorządzie, wiadomo, że wybory samorządowe rządzą się swoimi prawami. Lokalna społeczność inaczej odbiera kwestie samorządności i też rządzi się kwestią taką, powiedziałbym, wybiórczą demokracji. Natomiast ja tutaj z wielką radością, z wielką nadzieją oczekuję rozwiązań, aczkolwiek podporządkuję się z pokorą i zrozumieniem, jeśli dojdzie do jakichkolwiek rozstrzygnięć, bo przecież trzeba doceniać demokrację i nie trzeba się obrażać na demokrację. Natomiast mam oczekiwania oczywiście optymistyczne. Myślę, że powinienem być w drugiej turze wyborów prezydenckich. Natomiast jeśli chodzi o mandaty, rozłożenie mandatów, oczywiście nic nie można być, niczego nie można być pewne, ale w Radzie Miasta myślę, że realne oczekiwania to 4 mandaty, a takie powiedziałbym troszeczkę bardziej optymistyczne to 5-6 mandatów. W Radzie Powiatu również 4 mandaty to są realne oczekiwania. Dobrze byłoby, gdybyśmy uzyskali 5-6 mandatów i to są nasze takie marzenia optymalne. Natomiast jeśli chodzi o wójta gminy Kołobrzyg, również myślę, że w drugiej turze będzie nasz kandydat Maciej Bejnarowicz. No i to będziemy potem pewne kwestie układać, no i pewne mobilizować się. Jeśli będzie rzeczywiście tak, że druga tura będzie po mojej stronie, no to mobilizacja dopiero będzie pełna. No i też pokażemy swoją siłę i swoją moc, taką też kampanijną. Aczkolwiek u nas dominowała pokora i wartości przede wszystkim, natomiast nie stać nas było na wyzywające, agresywną reklamę i zajęcie, zawłaszczanie wszystkich nośników informatycznych, wszystkich ścian, billboardów, banerów, bo po pierwsze nie pozwalano nam, nie było miejsc w żadnej wypadku, a po drugie jak chcieliśmy jakiekolwiek coś wypożyczyć, to były takie ceny zaporowe, były kosmiczne ceny proponowane, więc nie było nas stać na to. Dlatego zawsze powtarzam, że jesteśmy albo jestem kandydatem bez powiązań, bez żadnych układów z grupami partykularnymi interesów. Ja proponuję uczciwość, profesjonalizm i doświadczenie swoje. Jednocześnie myślę, że ta moja odwieczna dewiza ojcu, Bóg, honor, ojczyzna i rodzina, one w końcu przynoszą rezultaty i są wartością niepodważalną. A czy szykowaliście się Państwo na ewentualną drugą turę? Jakiś as w rękawie? Będzie as w rękawie, oczywiście. I to dopiero pokażemy swoją siłę w drugiej turze. Oczywiście jak do niej dojdzie. Zdaję sobie sprawę, że rzeczywistość wyborcza, samorządowa jest nieco odmienna, ale zdaję sobie, wiara, nadzieja jest w nas wielka. A po drugie, myślę, że ta nowość, a jednocześnie moje doświadczenie i to, że jestem osobą nieprzekupną na pewno. Po drugie, daję pewne też nadzieje, jeśli chodzi o przymusową relokację uchodźców z paktu migracyjnego. Ja się na to nigdy nie zgodzę w Kołobrzegu, a jeśli jakiekolwiek będą odgórne zarządzenia, to rozpiszę referendum i to mieszkańcy będą decydować. To jest właśnie głos patriotyzmu lokalnego, ale jednocześnie takiego pokoleniowego myślenia, że nie myślę tylko i nie myślimy tylko o sobie, ale też o pokoleniach, a jednocześnie myślimy o tym, że my mamy tak piękne, tak bogate i taki majstersztyk, powiedziałbym, w walorach przyrodniczych i uzdrowiskowych naszego miasta, że my nie musimy sięgać po jakiekolwiek multikulti, my nie musimy sięgać po kwestie takie, które nam są obce. My jesteśmy bogactwem w samym sobie i to bogactwo musimy emanować na zewnątrz, a jednocześnie musimy pokazywać markę naszego miasta, chociażby właśnie w tym moim ambitnym na przykład wybudowaniu najdłuższego
mola nad Morzem Bałtyckim. To jest też właśnie argument do tego, że jest dobrze w mieście Kołobrzeg, to znaczy mamy bogate miasto Kołobrzeg, ale musimy sięgać po nowe.